Jesteśmy kilkaset kilometrów od Alaski i choć to miejsce oddalone jest od stolicy Rosji o 8000 kilometrów, nazywa się Moskwa K-175. Naprawdę osada nazywa się Gudym i nie ma jej na zwykłych mapach. A moskiewska nazwa to kamuflaż maskujący wielką tajemnicę wojskową. Ta tajemnica skryta jest w tunelu wykutym we wnętrzu tej góry na Czukotce. Za czasów ZSRR stąd miały wystartować przechowywane tutaj rakiety z głowicami atomowymi. Celem były oczywiście niedalekie USA. W tej zabawie w zimną wojnę Gudym był polem startowym. Lądowania na Alasce nie było i już nie będzie. To nie te czasy i nie tamta armia. Ale Gudym nadal ukrywa się pod kryptonimem Moskwa K-175. Tajemnicy tego miejsca strzegą kolejne roczniki rosyjskich rekrutów. Czerwona gwiazda będzie im towarzyszyła jeszcze długo, niczym zły sen. Jak bardzo zły, wiedzą to ci, którzy dziś służą tu zawodowo, a kiedyś przeszli Afganistan czy Czeczenię. Nazywają siebie kombatami. Nowi rekruci nie wiedzą jeszcze, gdzie ich może zaprowadzić przysięga, którą dziś składają. Nie wie tego również generał major Szpak. Sam składał przysięgę 30 lat temu. Wtedy nie miał w tym kraju prawie nikt żadnych wątpliwości. Walerij Iwanowicz Szpak, dowódca dywizji na Tajnej Górze, walczy dziś o przetrwanie mitu dawnej sowieckiej armii oraz o resztki ładu współczesnego rosyjskiego wojska. Jego żołnierze muszą uwierzyć w to, że ta dywizja rozlokowana na krańcu świata jest nadal potrzebna matuszce Rosji, nawet jeśli faktycznie Moskwa zapomina dziś o krańcach swego imperium. Ja uroczyście przysięgam wierność swojej ojczyźnie Federacji Rosyjskiej. Święcie przysięgam, że będę przestrzegać jej konstytucji i praw. Będę ściśle wypełniać regulaminy wojskowe oraz rozkazy dowódców. Przysięgam mężnie bronić wolności, niepodległości, porządku konstytucyjnego Rosji, narodu i ojczyzny. Podpis złożony dziś zobowiązuje ich do służby dla Rosji aż do nowego tysiąclecia. Jaka będzie Rosja w XXI wieku, nie wiedzą ani oni, ani generał Szpak. Dla Maksyma Tielany nie ma to dziś większego znaczenia. Na razie będzie miał dach nad głową i namiastkę rodziny, a to jest warte samo zaparcia. Jego najwyższym przełożonym jest generał Szpak, który do armii trafił ćwierć wieku temu z dumą młodzieńca z oficerskiej rodziny. Pod Tajną Górą splatają się ich życiorysy. Maksym słyszał o sławnej siódmej komorze wypełnionej głowicami atomowymi. O lochach pełnych przestarzałej amunicji i przerdzewiałej broni. Ktoś tam bywał, ktoś o tym mówił. Maksym tego nie widział, więc nie wie, co naprawdę kryje góra. Generał wie i milczy. Żaden z kolegów Maksyma nie przekroczył progu tego budynku zamykającego wyjście do środka góry. Elektrownie, pompy, wentylacje, transport w tunelach obsługują tylko żołnierze zawodowi szczególnego zaufania. 6000 ludzi żyje w cieniu tej góry. Nie ma tu właściwie miejsca, z którego nie można byłoby jej zobaczyć. Góra zagląda również do okien jedynego hotelu w Gudymiu, oczywiście wojskowego. Butelka. Piją wszyscy, wszędzie i każdego dnia. Na służbie i w domu, w koszarach i w hotelu. Takie jest tutejsze centrum życia towarzyskiego. Jedynie stąd można też skontaktować się prywatnie ze światem. Telefon wprawdzie na korbkę, ale jest. To królestwo Swiety. Choć sama nie jest wolna, wydaje innym klucze do wolności. I jak prawdziwa caryca wydaje rozkazy. Zwłaszcza swojemu mężowi Loszy, który jest stałym bywalcem maleńkiej portierni. Ma mi swój honor i sumienie. Ty i honor? Tak, gdybym go nie miał, to bym nie służył. Wesia, powiedz mi, ile zarabiasz? A co ma jedno do drugiego? Ale odpowiedz mi. Mamy za co żyć. A my nie. Swieta kłóci się najczęściej z kumplem Loszy Wasią.
Jeśli jesteś majorem, to masz zajebistą pensję. 2000, a ten mój ma tylko 900 rubli, więc dawaj innym rady, a nie mnie. Jacy wy, kurwa, wszyscy mądrzy jesteście. Służyć trzeba. Służyć trzeba? A czy ty służysz lepiej od niego? Wasia, nie udowodnisz mi, że ty służysz lepiej. Ja nie uważam, że on zarabia pieniądze. Ty nie uważasz, a my musimy uważać, że to są pieniądze. I to jest dla niego poniżające, dlatego że on w oleju napędowym się babrze i chrzani się z jakimiś pieprzonymi samochodami. A jak śnieg, to szpakowi trzeba drogę oczyścić. Także, Wasia, nie gadaj. My tu naprawdę jesteśmy zmordowani. A ja dyżurując i w dzień i w nocy, 1000 kurwa dostaję. Czy to są twoim zdaniem pieniądze? Jak on dostaje wypłatę, 900 rubli, raz idziemy do sklepu. Wracamy do domu, torby rozpakowujemy, pieniędzy już nie ma, a my zostajemy głodni. Mam już dość. Czego masz dość? W pracy wszędzie pijaństwo. Jak przychodzę do roboty, to od razu mnie mdli. W domu to samo. Losza, czy mogę jej powiedzieć parę słów? Sam z siebie, jak człowiek. Nogą ani palcem w dupę trafić nie umie. No nic nie potrafi. A zawsze się wścieka. A ty wszystko możesz? Ja nie mówię, że mogę wszystko, ale wiele rzeczy po prostu muszę. No to dlaczego wtedy rozdarłaś pysk? Nie rozdarłam, to po pierwsze. A po drugie... No już, w domu będziesz wypowiadać swoje opinie, jasne? Maksym, tak jak inni rekruci, dopiero po przysiędze mogą dostać broń. Jako myśli wystrzelał już nieraz, ale nie w mundurze i nie na rozkaz. Kiedyś w czasach ZSRR rekrutów przemieszczano w najodleglejsze zakątki sowieckiego imperium. Nikt wówczas nie mógł służyć blisko domu. Dziś, kiedy nie ma pieniędzy na transport, w Gudymiu służą głównie chłopcy z Czukotki. Będąc na swoim terytorium, nie mogą się czuć w tej armii jak u siebie. Dlatego najczęściej milczą. A noż odprawią się pod afgańską granicę albo na Kaukaz, gdzie strzelają na serio. Tam taki milczący ręczny karabin maszynowy to pewna śmierć. Ta broń przypomina uzbrojenie z czasów II wojny światowej. Kto wie, gdzie już nie walczył ten złom i gdzie mu jeszcze walczyć przyjdzie. Rozkaz brzmi jasno. Cel na zapięć 12. Krótkimi seriami. Ognia. Ćwiczenia odbywają się zaledwie kilometr od góry wyznaczającej rytm życia tej wojskowej osady. Sztab dywizji. Oficerowie mają kolejną odprawę z generałem. Jak co dzień, od kilkunastu lat. Jutro o 8:45 wszyscy oficerowie kierownictwa dywizji powinni być w mundurach polowych, z torbami, maskami gazowymi i walizkami alarmowymi. Założenia taktyczne do ćwiczeń bojowych te same co przed laty. Zajęcie pozycji obronnych i stworzenie pozycji wyjściowej do desantu. Cel desantu też dobrze znany. Alaska. Tematem szkoleń jest najczęściej struktura i strategia armii USA. Potwierdzają to plansze na ścianach. Zamieszczone w nich informacje Moskwa aktualizowała co kilka lat. Dziś aktualne informacje o armii niedawnego przeciwnika czerpią ci oficerowie co miesiąc prosto z amerykańskich wojskowych magazynów ilustrowanych. Są pytania? To tyle. Towarzysze oficerowie, dziękuję. Losza, mąż Swiety, oficer zawodowy, prócz wódki zna również inne sposoby ucieczki od szarej codzienności. Motocykly i baby. No i gdzie ty byłeś? Gdzie byłeś? W pracy. Wytłumacz mi jasno i wyraźnie. Gdzie byłeś do tej pory? Gdzie wiecznie łazisz? Gdzie się szwendasz? Hulałem.
Zobacz, wyglądasz jak brudna świnia. Cholery można z tobą dostać. Na sam twój widok chce mi się żygać, rozumiesz? Żałosny jesteś. Mordę masz całą pobitą i podrapaną. Jaki dureń cię, kurwa, podrapał? Mówię jeszcze raz. Spadłem z motoru. Z jakiego? Swojego. Na pewno jakiś mąż skuł ci mordę. Żebym cię więcej takiego nie widziała. Nie popychaj mnie, nie szturchaj. Ja cię jeszcze popchnę i tak tobą rzucę, że przez okno wylecisz. Nie zamierzam nigdzie lecieć. Ja tu rządzę. To moje mieszkanie. Twoje? Tak. A coś ty zrobił, żeby je dostać? Ty chodziłeś i prosiłeś o nie? A ty co zrobiłaś? Ja do wszystkich drzwi pukałam, żeby tylko je nam dali. Ja też pomagałem. Nie ty sama. Co ty zrobiłeś? Z kumplami siedziałeś za rogiem i w wodę chlałeś. To też potrzebne. Nie waż się więcej przychodzić tutaj z chlany. Jeżeli przestaniesz drzeć na mnie pysk, to nie będę tak chlał, szlajał się ani szwendał. Myślisz, że ci wierzę? Jeśli będziesz się drzeć, nadal będę hulał. Zbieraj to, gadzie jeden. Nie będę zbierał. Na pasku dziłeś tu, natychmiast sprzątaj. Nie ja wywróciłem, ty wywróciłaś, ty sprzątaj. Nie jestem twoją sprzątaczką, bezczelny skurwielu. Jestem głodny. Jazda, zbieraj swój makaron. Sama go zbieraj. Draniu jeden. Nie jestem draniem. Rób co chcesz, ja się stąd wynoszę w cholerę. A ty rób co chcesz, możesz tutaj zostać. Pakuj manatki i idź w czortu. Siłą cię tu nie trzymam. Żołnierzom służby zasadniczej obce są jeszcze problemy, z którymi borykają się Losze i Swieta. Na razie muszą się uporać z najprostszymi sprawami. Maksym reperuje buty i to nie byle jakie, to legendarne rosyjskie kierzaczy. Od 80 lat wyglądają tak samo. Maszerowali już w nich żołnierze carscy, rewolucjoniści Lenina, Armia Czerwona. W losie generała majora Walerego Iwanowicza Szpaka decyduje nie on, ale rozkaz. Kolejne lata, kolejny garnizon, kolejne roczniki szeregowców dbających o wygody i atrakcje dla generała na kolejnej służbowej daczy. Dzisiaj woda w Oceanie Lodowatym ma 4 stopnie ciepła. Ale to nie odstrasza generała Szpaka. Niezależnie od pogody codziennie pływa w oceanie. To część jego samodyscypliny. To także część jego wolności. On jeden może tu zrzucić mundur wtedy, kiedy chce. Alarm i wyjazd w pole. Ćwiczenia. To tylko wojna na niby, zabawa dla dorosłych chłopców. Starsi żołnierze, weterani z Czeczenii, prawdziwi kombaci, wiedzą już, jak łatwo zabawę zamienia się w dramat. Łącznik Tywlany jest przejęty akcją i własną w niej rolą. Dzięki Bogu Maksym nie musiał przeżywać prawdziwej wojny, ale czuje respekt dla tych, którym przeżyć się ją udało. Wojna budzi w Maksymie Tywlanym strach taki sam, jak ta góra, przy której służy. Jedna i druga kryją śmierć. Towarzyszu kapitanie, pozwólcie zameldować. Tak? Towarzyszu kapitanie, Buran 43 melduje, że... Kurczę, zaplątałem się. Do pracy przystąpiono. Mogę się odmeldować? Tak. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Да.
Командир 3-го батальона доложил. На командный пункт прибыл, к работе приступил. Рассчитайте. Да, пометьте время. 12:35. Направление город Анадырь. Кирунок Анадырь. Залив Анадырский. 5 километров. Глубокость 20-26 метров. Кирунок пункт доводзения. Дом с червоным дахом. Цегиełki. Te manewry odzwierciedlają rosyjską rzeczywistość. Nawet jeżeli w radiotelefonie słychać jedynie szum, ćwiczenia toczą się dalej. Dla przodków Maksima te okolice były terenami łowieckimi. Dla Rosjan stały się miejscem strategicznym. Was nie słyszę, dołożycie. Dolina zmarłych, dawnych Czukczów zamieniła się w dolinę nagłej i niespodziewanej śmierci, którą może przynieść nieoczekiwany wybuch setek tysięcy ton przerdzewiałej amunicji artyleryjskiej ukrytej w komorach po atomie. W żołnierskiej stołówce Maksym nie myśli więcej o śmierci. Myśli o tym, że wojsko ma też jasne strony. Ubiera, karmi, kształci. Jasną stronę armii uosabia Galina Nikołajewna, szef kantyny i matka w mundurze. Masz rodzeństwo? Mam. Dużo? 3 braci i siostry. A rodzice piszą? Nie mam rodziców. Bieda. To koszmar. Jesteś sam z siostrą? Tak. Od dawna? Od 94. Wiesz, od czasu jak moja matka umarła, minęło już 6 lat. Jak mi jej brakowało. Jak brakowało. Biedaku. Nie wyobrażam sobie, jak wy we dwoje. Słuchaj, a pieniądze? Skąd braliście pieniądze na życie? Pracuję. Pracujesz? A co robiłeś? Woziłem wodę do ciepłowni. I wystarczało pieniędzy? Wystarczało. Wystarczało. Mówisz, że masz braci, ale mieszkasz z siostrą. Gdzie są twoi bracia? W Anadyrze, w domu dziecka. W domu dziecka? A widujesz ich chociaż? Jeszcze nie widziałem. Żartujesz. Od 94 ich nie widziałeś? Koszmar. A duże są te chłopaczyska? Jeden ma 14, drugi 9, a trzeci 5 lat. 5 lat. To on był wtedy malutki. Koszmar. On cię przecież nie pozna, prawda? Chyba nie. A kim chciałbyś być? Myśliwym. Ochotnik. Gdy łowiłam ryby, widziałam morskiego niedźwiedzia. Ma taki fajny pyszczek. A morsy widziałeś? Widziałem. Widziałeś? Strzelałem do nich. Strzelałeś do morsów? Tak. Patrzcie, jaki zawodnik. Chciałbyś zostać w wojsku, czy nie? Chciałbym do domu. Tęsknisz za domem. Swieta po długich staraniach załatwiła większe mieszkanie. Ale zanim stanie się ono prawdziwym domem, przejdzie wiele kolejnych burz. Półki obowiązkowo trzeba będzie zrobić. Poniął? Zdjęłam. A ten pręt, co chcesz z nim zrobić? To są sznury na bieliznę. Sznury na bieliznę w przedpokoju? Tak. Chyba żartujesz. Nie. Lepszego pomysłu nie masz? Nie. A gdzie chcesz suszyć ubrania? W kiblu? W łazience. Czy my kiedykolwiek będziemy się ze sobą zgadzali, czy nie? Marudzisz. A tu? Sama nie wiem. Kuchnia to twój problem. Ja chcę tylko tutaj jeść, potem pójść do sypialni, położyć się i pooglądać telewizję. Ja chcę to zrobić gustownie, a ty na swoją modłę. Nie mogę cię zrozumieć. Najpierw przywieź meble, potem ustawiaj je według swego gustu. To prawda, że o gustach się nie dyskutuje. Tak. Ty masz inny gust i ja mam inny. Rozmowa z tobą to jak ruszenie gówna, od razu śmierdzi. Lepiej nic nie mówić, bo i tak się uprzesz. Okna nowego mieszkania patrzą na górę. Ostatni oficerski apel generała majora Szpaka w dywizji strzegącej mogiły przed laty pogrzebanej zimnej wojny. Funkcja, stopień, nazwisko. Funkcja, stopień, nazwisko. Żadnych życzeń ani zażaleń.
I on i oni wiedzą, że to nieprawda. Znalazłoby się wiele życzeń. Niski miesiącami niewypłacany żołd, brak kwater dla rodzin i bolesne rozstania z najbliższymi, pijacka beznadzieja wolnego czasu. I on i oni chcieliby o tym zapomnieć, więc tylko funkcja, stopień, nazwisko, żadnych życzeń. Funkcja, stopień, nazwisko. A Loszka pije jak co dzień. Kto nie pije, ten donosi. Nie pije tylko szpieg i świnia. Złote myśli pijackiego alibi. Nie mam serca do tego mieszkania. Robię ten remont ostatkiem sił. Nie podoba ci się, czy co? Podoba mi się, ale nie leży mi ta cała przeprowadzka. Załadowywanie, rozładowywanie, a potem od nowa trzeba wszystko montować, wieszać. Olej to. Bądź jak mężczyzna. Jak mężczyzna, to ja już czwarty lub piąty dzień śpię osobno. Nawet kalesonów nie zdejmuję. Swietka to taka kobieta. Pierwszemu mężowi tak pogrzebaczem przyłożyła, że milicja przyjechała. Gdzie siekierę schowałaś, wrzeszczeli. Ona pyta, jaką siekierę? Oni na to. Czym go tak porąbałaś? Ona pogrzebaczem. Nie wierzyli, zrobili rewizję. Okazało się, że naprawdę pogrzebaczem. Przez półtora miesiąca w specjalnym czepku chodził. Na łyso go ogolili i czepek z bandaży założyli. Dlatego ja z nią nie zadzieram. Wiem, że może przyłożyć garnkiem albo samowarem. Nie przejmuj się. Wszystkie kobiety są takie. Tak. Losza jest to 5 lat młodszy od Swiety i mniej niż ona dojrzały. Emancypacja w domu nie przychodzi mu łatwo. No to i pije. Kocha, pije i nie bije, boi się. Maksym nie pije. Młody Czubcza wie, czym Rosjanie wygubili jego naród i co zabrało rodziców jemu, siostrze i braciom. Proszę o pozwolenie wyjścia na przepustkę. Proszę podać powód. Chciałbym zobaczyć braci w Anadyrze. To bezprawie. Nasze dzieci są poniżane. Mylisz się, kobieto. Wasia, zobaczysz, gdy będziesz miał swoje dzieci. Mam córkę. Do wojska nie pójdzie. Nie musisz się martwić. A nam dzieci marnujecie. Nie marnujemy, wychowujemy. Jak możesz dzieci wychowywać, skoro tylko wódkę chlasz? Jadę w delegację, to piję. Ale to chwilowe. A potem? A potem nie. Przecież ty jesteś alkoholikiem. Tacy dowódcy batalionów jak ja wychowują. Nie boję się użyć tego słowa. Dowódcy? Tak. To właśnie wy doprowadzacie wojsko do rozkładu. A co takiego rozkładamy? Wszystko rozkładacie. Tak, jasne. Co można od was wziąć, skoro codziennie chlejecie wódę? Próbę krwi. Będzie kiepska. Uważasz, że nie jesteśmy nic warci? My, oficerowie? A twój mąż, Losza, kim jest? Pod oficerem. I my jesteśmy nic nie warci, tak? Jeszcze raz ci mówię, mój syn za 7 lat pójdzie do wojska i mam się nie przejmować, tak? Bez przerwy, Czeczenia albo jakieś inne kurestwo. Co z tego? Co z tego? Dlaczego moje dziecko ma walczyć? Dlatego, że mężczyźni powinni walczyć. Mężczyźni.
18-letni chłopcy to jeszcze dzieciaki. Ale stają się mężczyznami, rozumiesz? Dla was to mężczyźni, dla mnie dzieci. Mówisz tak, jakbyśmy byli jakimiś pedałami. Jakbyśmy w ogóle byli nikim. Żołnierze muszą robić swoje. Uzbrojenie, które przez lata zżerała rdza, nadal trzeba trzymać w pełnej gotowości bojowej. Stan techniczny armii rosyjskiej jest dziś marny. Mechanicy dwoją się i troją, by uruchomić taki czołg. A jest co naprawiać, bo tu na powierzchni zgromadzonych jest około 2000 czołgów, armat i wieździechodów, nie licząc broni lekkiej i ręcznej. Mówi się, że w tunelu jest tego jeszcze więcej, ale nikt dokładnie nie wie ile. Za zasługi w pracy, za ofiarne oddanie, odwagę i męstwo, za służbę dla naszej ojczyzny, za obronę zachodnich i wschodnich granic. Chcę wznieść ten toast, by uczcić pamięć tych, którzy służyli przed nami. Pamięć tych, kto służył раньше нас. Proszę podnieść. Żołnierska pogwarka mówi, nie zostawiaj na jutro tego, co można wypić jeszcze dziś. Kto pije sam, jest pijakiem. Kto zaś wznosi toasty, świętuje rocznicę powstania dywizji i jej pożegnanie z Walerym Iwanowiczem. Generał major Szpak, do dzisiaj dowódca dywizji na Tajnej Górze, jest jednym z niewielu wyższych oficerów znających tajemnice zawartości wydrążonych w niej tuneli. Teraz wraz z małżonką otwiera swój pożegnalny bal. Ta melodia to największy szlagier armii, jej nieoficjalny hymn. Żywota nie żalnie, swoją grudź podstawia za Rosję. Takich składnic atomowych ZSRR miał wiele. Były takie w chabarowskim kraju, były w Mołdawii. Została tylko ta jedna, chociaż już bez głowic jądrowych. Podobno bez głowic. Maksym znów przy telefonie. Proszę połączyć mnie z 4265. Tania, to ty? Przyjadę jutro. Możesz się ze mną spotkać? Przyjadę do was jutro o 3:00. Słyszysz? Przy pomniku bohaterów. Tak. Tak, Tania, będę tam. Dobra, muszę już biec. No dobra. Dobra, to jutro przy pomniku. Cześć. Jak widać, ze spotkaniem z Tanią chłopiec wiąże duże nadzieje. Maksym jest w euforii. Od dawna zakochany jest w swojej szkolnej koleżance Tani. Może uda mu się z nią założyć rodzinę. Może będą mieli szczęśliwy dom. Nie tak jak Swiety i Loszy. Bo u nich znowu awantura. Powiedz mi, dlaczego wczoraj nic nie zrobiłeś, co? Wszystko zrobiłem. Czego chcesz? To też wyczyścić? Czyść wszystko. Wszystko odskrobuj.
Nie mam serca do tego mieszkania. Do niczego nie masz serca. O co cię nie zapytać? Nic ci się nie podoba. Nic ci nie pasuje. Lepiej powiedz, kiedy to będzie zrobione. Sam tego nie zrobię. Kawałek tapety został. Zobacz, jaki mały. Nie umiem przyklejać tapet. Ty wymierz, pokrój, posmaruj. To ja przykleję. Robię, co mogę. Ale ty za dużo ode mnie wymagasz. Nie mam już siły. Trzeba się żwawiej ruszać, zdobywać środki dla domu, dla rodziny. A ty dużo zdobyłaś? Dużo? Tak, dużo zdobyłam. Dobrze, uspokój się już. Ja to wszystko zdobyłam. Prosiłam o mieszkanie, o tapety, o wszystko. Zobacz, jak krzywo obcięłaś. Za wysoko. To opuść. Opuść. Nie, mój drogi. Sam to zrób. Nie będę tego robił. Już nic więcej nie będę robił. To nie rób. Nie będę. Nie trzeba. Sama rób ten remont. Niczego więcej tu nie dotknę. Nawet do tego mieszkania nie wejdę. Dokładnie to sobie przemyśl. Już przemyślałem. Dobrze, to przemyśl, jasne? Przemyślałem, mam tego potąd. Mam ciebie po dziurki w nosie. Wszystko jedno. Zastanów się jeszcze raz. Rób jak chcesz. Dobra. Nie rozumiesz po dobroci. Idź. Pójdę. Zastanów się dobrze. Wracaj natychmiast. Dobrze, idź stąd w cholerę, żebym cię nie widziała. Daleko nie pojedzie. W tej części Rosji nie ma dróg, mostów, kolei. By dotrzeć do oddalonego o 800 km Magadanu, trzeba lecieć przez odległą o 8000 km Moskwę. Do Anadyru można dostać się łatwiej. Krótka przeprawa statkiem i Maksyma witają już brzegi miasta. Dopiero po złożeniu przysięgi mógł starać się o przepustkę i ta wyprawa stała się dla niego możliwa. A tak naprawdę tylko dzięki służbie znalazł się w ogóle w pobliżu Anadyru. Tania i Maksym pochodzą z odległej o 600 km wsi Wankarem nad Oceanem Lodowatym. Ona uczy się w tym mieście, on służy zaledwie 20 km stąd. Maksym dawno nie widział ani dziewczyny, ani braci przebywających w sierocińcu. Ich rodzice zapili się na śmierć. Czukotkę zalali alkoholem Rosjanie, ci zdobywcy z pomnika bohaterów. Ale dlaczego Tania nie przyszła? Dzień dobry. Proszę siadać. Pan w jakiej sprawie? Chcę zobaczyć braci. Tiewlany. Tiewlany Tola, Tiewlany Raszyd i Tiewlany Pawlik. Tak. Twoi najstarsi bracia są na obozie w Soczi. A najmniejszy, Pawlik, jest tutaj. Pawliku, zobacz, kto przyjechał. Nie poznajesz? Chodź tutaj. Chyba poznał. Nie. Jestem Maksym, twój brat. Nie rozpoznał. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал. Latem komary, zimą przez 10 miesięcy mrozy i zamiecie śnieżne. Służba na Czukotce liczy się jak udział w wojnie. Rok służby za 2 lata wysługi do emerytury. Weterani wojen w Afganistanie i Czeczenii zabiegają o odkomenderowanie na Czukotkę. Jednostka już dawno powinna być zlikwidowana, ale nikt nie ma na to pieniędzy. Pozostaje jeszcze tajemnica góry i tunelu. Ktoś musi jej przecież pilnować. Oficer, Rosjan,
Dzięki temu żołnierze mają stałą pracę i mieszkania. Chociaż większość z nich chętnie by stąd wyjechała. Może zazdroszczą trochę Szpakowi. Na podstawie dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lipca obejmuje stanowisko dowódcy 20. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Pułkownik Akimow, stanowisko dowódcy 99. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Chciałbym wyrazić wam swoją wdzięczność za pracę, honor i męstwo, które okazaliście podczas naszej 3-letniej wspólnej służby. Generałowie nieczęsto dziękują swoim podwładnym. Tym żołnierzom też jest przykro. Już zdążyli się do niego przyzwyczaić. Jak do tej gwiazdy, od której nigdy nie uciekną, bo jest wpisana w ich los. Jaki będzie dalszy los Swiety i Loszy? Wreszcie upragniona przeprowadzka. Nawet tu marzenia czasem się spełniają. Swieta wygląda na bardzo szczęśliwą. I nie ma się co temu dziwić. Przenoszą się zaledwie o 1500 metrów. W Budymiu to prawdziwy awans. Stałe ogrzewanie, ciepła woda i większy metraż. Tutaj to bardzo wiele. Uważaj, żeby nic się nie potłukło. Nic się nie potłucze. Co? W porządku, tu nie ma szkła. Przywieziemy same śmieci. Łóżko się bardzo poobijało. Wszystko jest poobijane. Jedziesz tędy i kopcisz. Jedź tamtędy. Co? Jedziesz i kopcisz, aż śmierdzi. Zobacz, jaki dym leci. Tak musi być. Ojej, ależ tu mamy drogi. Wszystko się rozleci, zanim dojedziemy. Szpak opuszcza już Czukotkę. Zabiera ze sobą część tajemnicy, którą skrywają te zielone zbocza. Odlatuje na zachód, w kierunku Uralu. Temu pożegnaniu towarzyszy nostalgia. Być może Walerii Iwanowicz już nigdy nie zobaczy tego miejsca. Generał odleciał, żołnierze zostali. Dla szeregowca ty, dla niego, jego Tania jest ważniejsza od wszystkich generałów. Halo? Tania? Tania? Tu Maksym. Dlaczego przedwczoraj nie przyszłaś? Zapomniałaś? Godzinę czekałem. A ty tam z kim? Kto tam jest? Sasza? Jaki Sasza? Kto? Kto? Ty już tu. Co ty? Przyjadę do Anadyru jeszcze raz. W przyszłym tygodniu. Młody człowieku, proszę kończyć rozmowę. Za długo już trwa. Dobrze, Taniu, cześć. Za długo już rozmawiam. To cześć. Do widzenia. Do widzenia. Wytłumacz mi, dlaczego nie możesz zerwać kontraktu i wyjechać stąd? A gdzie pojedziemy, jeśli się zwolnię? Wiesz gdzie? Ja też nie.
меня тоже нету. Niczego nie potrafisz w swoim życiu zmienić. Dlaczego nie? Dlatego, że pozwalasz, żeby cię traktowali jak szmatę. Jak to powiedzieć? Nie potrafisz niczego osiągnąć, rozumiesz? Wytłumacz mi po ludzku, co mam robić, czego ode mnie chcesz? Czego od ciebie chcę? Sama nie wiesz, czego chcesz. Czego ty chcesz? Chcę normalnie żyć, rozumiesz? Niczego od ciebie nie wymagam. Normalnie żyć? To znaczy jak? Jak wszyscy. Mieć pensję. Czuć, że szanuje się twoją godność. To wszystko. Nie mogę stąd wyjechać. Jeżeli wyjadę, wszystko stracę. Całą moją pracę diabli wezmą. Ty możesz spakować walizki i wyjechać. Nawet teraz. Ale ja nie mogę. Nie wiem. Ale nie mogę tak dalej żyć. Nie mogę, Losza. Nie chcę tylko egzystować i cierpieć. Nie chcę myśleć o tym, jak przeżyć kolejny dzień. Co zjeść, gdzie iść, co robić. Jeżeli tobie to odpowiada, proszę bardzo. Żyj w ten sposób. Dobrze, możesz spakować walizki, wsiąść w samolot i odlecieć. Działki nie mam, bo nic tu nie rośnie. Dlatego żuję gumę i jem zepsute konserwy. Nikt nie potrafi wymyślić nic lepszego. Normalnego żarcia nie dostajemy, tylko to gówno, które leży w magazynach od czasów II wojny. Udławić się nim można. Udławić? Ja do ubikacji po 3 razy na dobę latam, bez przerwy. Śmieszne, co? Możesz się śmiać. Wcale się nie śmieję. Mamy płakać? No już, zapłaczmy. Ty zapłaczesz, ja zapłaczę. Siergiej zapłacze. Jestem tym zmęczona, rozumiesz? Rusz tym łbem. Nic nie wymyślę. Głowę mam zajętą. Czym? Tym, że ci każą w nocy iść do pracy? Że się wcale nie widuje? I tylko marne grosze ci za to płacą? Jestem tym wszystkim zmęczona. Dlatego jest mi tak ciężko. Rozumiesz? No już. Uspokoiłaś się? Ja też. Ja też. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя